Cześć wszystkim. Wróciłem z Pyrkonu. Generalnie było fajnie, nie będę o tym dużo gadał, ponieważ w tym filmie chciałbym coś bardziej konkretnego powiedzieć. Mianowicie zapatrzyłem się w dwa bardzo fajne komiksy o Batmanie. Z nich to F1, Batman F1, a drugi to Gotham Central. I teraz wam w skrócie opowiem każdym z nich. Ja już pozytywnie mnie zaskoczyły oba z nich. Wcześniej generalnie nie czytałem, nie wiedziałem za bardzo o nich. Więc tak trochę w ciemno kupiłem, okazało się bardzo fajne. Więc tak, że najpierw troszkę opowiadam o tym. Gotham... Earth 1, Ziemia 1. Wydany został generalnie w 2012 roku. W Polsce ponoć dopiero w 2015 się ukazał. Szmat czasu. Generalnie jest to kolejna historia rozpoczęcia działalności Batmana. Tak mniej więcej. Ale teraz troszkę inaczej. Troszkę inaczej. Mianowicie trochę bardziej emocjonalnego i życiowego punktu widzenia. Zaczynając od początku zabójstwa, generalnie Wayne'owie byli zamieszani w wojnę polityczną, mianowicie Thomas Wayne brał udział w wyborach na burmistrza i między innymi dlatego również zostali zabici. Więc to trochę taki bardziej wątek polityczny jest. Alfred jest też dużo inną postacią. Mianowicie jest mniej służącym, a bardziej agentem specjalnym. W każdym uniwersum Alfred ma przeszłości z jakąś tam w oddziałach specjalnych, ale w tym uniwersum Alfred jest wyjątkowo bardzo mało takim służącym. Mianowicie nie widać, żeby za bardzo się tam gdzieś tam krzątał, jakieś porządki robił. Natomiast ma bardzo praktyczne podejście do tego, co robi Batman. Mówimy od samego początku, mówię mu, że bez broni to on sobie może od razu wykopać grób, bo nic z tego nie będzie. Generalnie on również sam szkolił Batmana, nie że tam jakieś... Nie tam jakieś wycieczki po wschodnich krajach, więc to Alfred jest początkiem i omego. Sam Batman ponadto jest dużo bardziej emocjonalny w tym, co robi. W większości innych uniwersów tak widzimy sobie Batman taki chłodny, skupiony, zdecydowany, a tutaj jest dużo mniej, jest dużo bardziej gniewu i takiego oślepiającego gniewu widać w jego działaniach, które naprawdę czasami przeszkadza mu w tym, co robi. I to bardzo widać, więc jest tak dużo bardziej emocjonalnie pokazany Batman. Dużo ciekawa jest również postać Jima Gordona, nie będę tu dużo o niej mówił, jest dużo mniej czarno-biała niż w wielu innych uniwersach. Natomiast bardzo mi się spodobała natomiast postać, jak mam na imię, w każdym razie Bullocka, ponieważ w każdym innym uniwersum, w sumie tutaj pewnie też, Bullock to taki żulicjant, można by nazwać, taki policjant, który mieszka w jakiejś dziurze, żywi się samą pizzą i pączkami i kawą. A tutaj właśnie poznajemy Bullocka jako takiego fircyka, eleganckiego gościa, który z wieloma ideałami przybywa do Gotham. Natomiast potem coś się zmienia. Więc tak, generalnie bardzo, bardzo podoba mi się ten komiks. Troszkę inne podejście do historii Batmana, dużo bardziej emocjonalne i ludzkie, mi się bardzo podoba, więc jeżeli ktoś będzie miał okazję, polecam poczytać. Jest ponoć jeszcze tom drugi, ponieważ ten komiks jakby zaczął swoje własne uniwersum. Jest jeszcze, tak jak wspomniałem, tom drugi, który kontynuuje trochę historię, ale nie miałem jeszcze okazji się z nim spotkać. Myślę, że jeżeli będzie okazja, to na pewno sobie poczytam. Dobra, drugi komiks to jest Gotham Central. To jest generalnie to, czym powinien zostać serial Gotham. Jeżeli ktoś oglądał ten serial, tak, Gotham, on generalnie mówi o pracy policji przed Batmanem, a tutaj właśnie w tym komiksie mówi o pracy policji w Gotham po Jimie Gordonie. Ponieważ na samym początku Jim Gordon przechodzi na emeryturę i potem co się działo w policji. Ponieważ opowiada całą tą historię Gotham właśnie z takiej również bardzo ludzkiej perspektywy policjantów, którzy służą w Gotham.
W komiksie jest przedstawionych kilka śledztw. Pokazane jest, jak policjanci po kolei zbierają poszlaki, przesłuchują podejrzanych. I generalnie komiks jest bardziej takim komiksem detektywistycznym niż komiksem o superbohaterach, ponieważ Batman bardzo mało się tam pojawia. Właściwie pojawia się albo na sam koniec, kiedy trzeba już komuś przywalić, albo w ogóle nawet się nie pojawia. Ponieważ to jest dużo bardziej pokazane, dlaczego policja nie chce współpracować z Batmanem. Nie tylko chodzi o brak ufności, czy o tym, że Batman łamie prawo, ale Batman jest takim przykładem na to, że policjanci nie dają sobie go tam rady i że to, co robią, że zawalają na każdym kroku. I Batman jest takim, powiedzmy, wyjściem awaryjnym. Wszystko zawaliliśmy naszej pracy, co nam zostaje, wezwać Batmana. Więc to jest dużo z tej strony pokazane, praca policjantów, i jakby tłumaczy, dlaczego policjanci nie chcą wzywać Batmana i czemu go nie ufają i generalnie go nie lubią. Na paru sprawach jest coś takiego, że policjanci sami rozwiązali sprawę, na super złoczyńcę za jakiegoś złapali, i potem policjant wezwał tylko bat sygnał, żeby powiedzieć: a widzisz, my też sobie dajemy radę, widzisz? Tak. I to jeszcze ta szczątkowość roli Batmana bardzo mi się pojawia, ponieważ czasami, kiedy on się pojawia, to jest takie zaskoczenie takiego typowego policjanta, że o, Batman, patrzcie. Więc to, że Batman tak rzadko się pojawia, tak wpływa na tajemniczość jego postaci i powiem nawet bardzo dobrze. Bardzo dobrze generalnie mi się te komiksy czytało i to, jak występuje w nich Batman, to również mi się bardzo podobało. Okej, co do tej Gotham Central, to jest pierwszy tom. Jak się nazywa? Na służbie. Są jeszcze dwa tomy. Tak zatytułowane: Klauni i szaleńcy oraz w obłąkanym rytmie. Niestety ich jeszcze nie czytałem. Na pewno, jeżeli będę miał okazję, to również się za nie zabiorę. Ponieważ generalnie historia jest bardzo dobrze zrobiona i bardzo dobrze przeprowadzona. Okej. Że jeszcze trochę powiem o kresce, ponieważ oba komiksy trochę różnią się kreską. Mianowicie Ziemia 1 ma bardzo taką ładną, szczegółową kreskę, znaną z nowoczesnych odmian Batmana, jak na przykład New DC i tak dalej. Natomiast Gotham Central ma bardziej taką, bardziej staromodną, taką, jakby to ująć, bardziej oszczędną, ale również bardzo stylową oprawę graficzną. Może dzięki temu również Gotham Central ma ponad dwa razy więcej stron niż Batman 1. Może dzięki temu, że oprawa jest troszkę bardziej oszczędna, może dzięki temu udało się więcej tego naprodukować i dzięki temu mamy więcej historii, więc to również jest duża zaleta. Okej. Tyle, co miałem powiedzieć. Generalnie jestem bardzo dużym fanem Batmana i wiem sporo o komiksach Batmana, przynajmniej tak lubię myśleć. Więc jeżeli będę miał jeszcze okazję, to coś wam poopowiadam, ponagrywam parę filmików. Mam nadzieję, że to wam się przyjemnie tego słuchało. To na razie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej!